1000-1500 zł to bardzo rozsądny przedział cenowy, w którym wiele osób poszukuje nowego smartfona. Nie jest to cena kosmicznie wysoka, a zarazem pozwala już myśleć o sprzęcie, który ma w miarę solidne podzespoły. Smartfony z tej półki są na tyle dobrze wyposażone, że wpasują się w potrzeby większości użytkowników. Takie średniaki wiążą się oczywiście z pewnymi kompromisami, ale są wystarczające do codziennej pracy. W moje ręce właśnie trafił jeden z takich średniaków. Realme GT Master Edition. Ten telefon został ogłoszony nowym królem opłacalności. Z racji tego, że swoją premierę miał jakieś pół roku temu, jego cena przez ten czas zdążyła już troszkę spaść. Dzięki temu król opłacalności stał się jeszcze bardziej opłacalny. Rozglądając się za smartfonami ze średniej półki cenowej, do głowy od razu przychodzi Xiaomi. Jednak od jakiegoś czasu Realme stara się iść tą samą drogą, żeby na każdej półce cenowej oferować jak najlepiej wyceniony model. Priorytetem nie jest tutaj aparat, a raczej dobre podzespoły, tak żeby telefon działał sprawnie jak najdłużej. Realme GT Master Edition w sumie powinien się nazywać Realme GT Lite. Dodatek Master Edition może tutaj być trochę mylący, bo słowo Master powinno oznaczać, że coś jest lepsze niż zwykła wersja. Niestety tutaj jest na odwrót. GT Master Edition jest to wersja słabsza niż zwykłe GT czy GT Neo 2. Więc Realme trochę chyba liczy, że wiele osób złapie się na ten chwyt Matertin Dodi! W zestawie, oprócz dokumentacji i samego smartfona, znajdziemy również szare etui oraz ładowarkę. I to nie byle jaką ładowarkę, 65W, ale o tym później. Sam telefon ma bardzo przyjemne rozmiary, przez co komfortowo się go trzyma w dłoni. Znajdziemy tu dosyć wąskie ramki, wejście słuchawkowe jack 3,5 mm i USB-C. Do tego potrójny zestaw aparatów i pojedynczy głośnik. Jeśli chodzi o plecki, to wersja biała i czarna wykonana jest z plastiku, a wersja szara ze skóry wegańskiej. Ekran to AMOLED o przekątnej 6,43 cala z odświeżaniem 120 Hz i rozdzielczością Full HD z plusem. Jest to ekran od Samsunga, którego jasność maksymalna wynosi ponad 600 nitów. Nie jest to wartość powalająca, ale spokojnie pozwoli na korzystanie w mocnym słońcu. Do jakości wyświetlacza nie mam żadnych zastrzeżeń. Kolory są żywe, wyraźne i odpowiednio nasycone. W ekranie mamy zaszyty czytnik linii papilarnych. Działa szybko i sprawnie. Praktycznie się nie myli. To samo jest z odblokowaniem twarzą. Jeśli chodzi o podzespoły, to sercem urządzenia jest Snapdragon 778G z obsługą sieci 5G. Mój egzemplarz wyposażony jest w 6 GB RAM-u oraz 128 GB pamięci na dane, ale w sprzedaży dostępna jest również mocniejsza wersja 8x256. Zarówno w benchmarkach, jak i w codziennym użytkowaniu telefon wypada naprawdę dobrze i nie można mu wiele zarzucić. Wszystko działa płynnie, nic się nie wiesza, aplikacje otwierają się dosyć szybko. Urządzenie przy tym się w ogóle nie nagrzewa. Całość działa pod kontrolą Androida 11 z autorską nakładką Realme UI 2.0. Nakładka jest dużym atutem, jest rozbudowana, oferuje wiele możliwości personalizacji i praktycznie wszystko możemy ustawić pod siebie. Jeśli chodzi o audio, to mamy pojedynczy głośnik na spodzie, który gra dosyć wyraźnie, ale brakuje mu głębi, dźwięk jest trochę płaski, pozbawiony basu. Szkoda, że nie zastosowano tutaj głośników stereo. Ogólnie audio to chyba najsłabsza strona tego urządzenia. Plusem jest tu na pewno złącze słuchawkowe. Dźwięk przez słuchawki jest naprawdę przyzwoity. Bateria to 4300 mAh, pozwala na jakieś 6-7 godzin pracy, co przekłada się mniej więcej na jeden pełen dzień. Jest to całkiem dobry wynik, tym bardziej, że dzięki 65W ładowarce telefon naładujemy do pełna w niecałe 40 minut. Jeśli chodzi o ładowanie, to taki Samsung i kilku innych większych producentów mogliby się uczyć od Realme. Realme GT Master Edition wyposażony jest w 3 aparaty. Matryca główna to 64 megapiksele ze światłem f1.8, aparat szerokokątny 8 megapikseli f2.3 oraz aparat makro 2 megapiksele ze światłem f2.4. Aparat główny radzi sobie naprawdę dobrze. W ciągu dnia kolory są żywe, szczegółowość jest na dobrym poziomie. Do zdjęć wieczornych mamy oczywiście tryb nocny, który robi co ma robić. Zdjęcia nocne wychodzą całkiem niezłe, również mają dobre kolory, chociaż po zbliżeniu widać trochę szumów. Aparat szerokokątny w ciągu dnia jest całkiem ok. Jest trochę widoczna różnica kolorów w porównaniu do kamery głównej. Zdjęcia z tego obiektywu są trochę mniej nasycone. Kamerka do zdjęć makro po prostu jest i tyle. Z przodu mamy aparat do selfie 32 megapiksele ze światłem f2.5, który trzeba przyznać, że radzi sobie całkiem nieźle. Zdjęcia cechuje spora ilość szczegółów, odwzorowanie barw jest na dobrym poziomie i temu aparatowi niewiele można zarzucić. Wideo nagramy maksymalnie w 4K i 30 klatkach na sekundę. Smartfon nie ma optycznej stabilizacji obrazu, występuje tu tylko stabilizacja elektroniczna. Nagrane wideo wypada nieźle jak na tę półkę cenową,
ale nie spodziewajmy się rewelacji. Za dnia jest ok, ale nocą jakość nagrań wyraźnie spada. Oczywiście nie jest to smartfon stworzony typowo do fotografii, ale ogólnie muszę przyznać, że spodziewałem się gorszych fotek, dlatego jestem całkiem mile zaskoczony. Przejdźmy do podsumowania. Nawiązując do nazwy tego smartfona, gdzie jest tam słowo master, czyli coś mistrzowskiego. No jeśli oczekujemy od tego telefonu czegoś mistrzowskiego, no to sorry. Tutaj tego nie znajdziemy. Realme GT Master Edition to smartfon ze średniej półki cenowej, który jest naprawdę bardzo dobrym urządzeniem, ale nie mistrzowski. Dlatego nie do końca powinniśmy się sugerować nazwą. Za to zdecydowanie powinniśmy sugerować się ceną. Ta na start wynosiła około 1500 zł dla wersji 6 128GB. Obecnie wynosi jakieś 1300 zł, a w grudniu w odpowiednich promocjach można go było wyrwać za 1150 zł. I to jest cena przekozacka jak za taki telefon. Może nie ma wodoszczelności czy głośników stereo, ale w tej półce cenowej raczej zwraca się uwagę na to, żeby telefon śmigał bez zająknięcia, żeby miał dobrą baterię i całkiem przyzwoity ekran. I te założenia ten telefon spełnia i to z nawiązką, bo oprócz tego znajdziemy również całkiem niezły aparat, bardzo rozbudowaną nakładkę i ogólnie telefon z wyglądu naprawdę może się podobać. Konkurencja raczej w tej cenie nie oferuje niczego więcej, dlatego Realme GT Master Edition to bardzo udany smartfon, który śmiało możemy powiedzieć, że jest jednym z najbardziej opłacalnych na rynku. A co Wy myślicie o tym telefonie? Dajcie znać w komentarzach. Dodatkowo nadal widzę, że sporo z Was ogląda moje filmy, a nie subskrybuje kanału, dlatego gorąco zachęcam. Na dzisiaj będzie to już wszystko. Dzięki za oglądanie do końca. Do następnego.